Posłuchajcie wypowiedzi naszego znakomitego, no niegdyś premiera, pana Pawlaka Waldemara, a teraz wielkiego przewodniczącego. Słuchajcie, a nasz minister Podkański także to bardzo lubi o muzyce Chopina. Słuchajcie, jako Pawlak występuje nasz konarski kompozytor. On wypowiedział się w życiu Warszawy. Posłuchajcie tego i nie zapomnijcie nigdy, bo to jest... bardzo ważna o historii, uwaga o muzyce polskiej, Chopinie. Bardzo ważna. Wiele krajów otrząsnęło się już z nadziei. Z nadziei, że ktoś inny rozwiąże za nie rodzime problemy. Problemy. W Polsce ujawnia się to nawet w sferze kultury. Kultury. Wracają piosenki autentycznie polskie, inspirowane tradycją ludową. Gdy dzisiaj rano rozrzucałem gnój na strasznym kacu, o Boże ty mój, z radia Hitachi na ciągniku mym twój ciepły głosik mózg zamroził mi. Kiedy wróciłem do domu swego klub, impuls światowy powalił mnie z nóg, a żona moja, jedząc Milky Way, czule szeptała, nie będzie o jej. Okazuje się, że muzyka Chopina, choć doskonalsza technicznie, wykorzystuje zaledwie 1/3 melodycznego bogactwa muzyki ludowej. Disco polo zaś wykorzystuje resztę, 2/3. Przecież ludzie lubią słuchać disco polo, bo słyszą nie tylko muzykę, ale i słowa. Czasami proste, czasem zabawne, a czasem parę słów, które okazują się być ważne. Dziewczyno, dziewczyno, dziewczyno ma, kiedy jak kiedy wreszcie mi dasz usta gorące w lipcową noc. Dziewczyno, dziewczyno, zabrałem koc. Dziewczyno, dziewczyno, dla ciebie czas, to czas na miłość, gęsty jest las. I chociaż mrówek nadchodzi rój, połóż się przy mnie, aniele mój. Musimy pozbyć się kompleksów. W tej dziedzinie możemy być numer jeden na świecie. Dziewczyno, dziewczyno, dziewczyno ma, kiedy jak kiedy wreszcie mi